Cześć, witajcie z tej strony Grid. Od jakiegoś czasu na streamach ogrywamy gierkę Czarnobylite polskiego studia The Farm 51, wydaną 28 lipca 2021 roku. I chciałbym wam troszeczkę o niej opowiedzieć, ponieważ uważam, że jest grą naprawdę wartą uwagi. Jej cena nie jest jakoś bardzo szokująca, a zawsze można ją spróbować wychwycić na promce. Także, czym w ogóle jest Czarnobylite? No właśnie, i z tym mam problem, czym naprawdę jest Czarnobylite, ponieważ troszeczkę próbuję być horrorem, troszeczkę próbuję być skradanką, jakimś base builderem. Czarnobylite na pierwszy rzut oka przypomina Stalkera i nie jest to aż tak bardzo dalekie od prawdy. Znajdujemy się w zonie, czy też w strefie wykluczenia, jak tutaj jest nazywana strefa dookoła czarnobylskiego reaktora. Musimy zbierać surowce, dzięki którym będziemy mogli rozbudowywać naszą bazę, dzięki którym będziemy mogli tworzyć specyfiki leczące nas, czy też potrzebne do wpływu na samą zonę. Ponieważ tak, jest tutaj zaimplementowana dość ciekawa mechanika, dzięki której możemy wpływać na samą strefę wykluczenia. Możemy budować urządzenia zmniejszające poziom napromieniowania w danej strefie. Możemy budować urządzenia zmniejszające wpływ czarnobylitu w danej strefie. Czarnobylit tutaj to jest pierwiastek, który powstał po wybuchu reaktora, który ma nadnaturalne, który daje nadnaturalne zdolności, czy też ma nadnaturalne właściwości. I tak, jeśli chodzi o Czarnobylite, jeżeli już jesteśmy podczas misji na mapie, no to faktycznie ta rozgrywka troszeczkę może przypominać Stalkerową. Zbieramy surowce, walczymy z potworami, walczymy z najemnikami, przy okazji wykonując jakieś konkretne zadania. Ale jeżeli ktoś zamierza tą grę kupić tylko dlatego, ponieważ ona przypomina Stalkera, no niech tego nie robi, ponieważ mam wrażenie, że dość mocno się zawiedzie. To nie jest Stalker. Chcę, byście to wiedzieli. To nie jest Stalker i tej grze na pewno daleko jest do Stalkera. Do zony wracamy jako profesor, pragnący odszukać swojej ukochanej, swojej miłości, która zaginęła po właśnie wypadku w Czarnobylu. Być Ciebie wiernej i nie odrzekać za Ciebie, poka śmierć nie rozluczy nas. Chłop męczony dość dziwnymi majakami, być może trochę niestabilny psychicznie. Na samych mapach podczas rozgrywki możemy spotkać postacie niezależne, NPC-ów, którzy mogą się do nas przyłączyć, przyłączyć się do naszej drużyny, o tym za chwilę, którzy sprzedadzą nam jakieś medykamenty, czy też amunicję, lub przedmioty, które będziemy potrzebowali do craftingu. Oczywiście wszystko odbywa się na zasadzie barteru, tutaj nie mamy gotówki, także każdy taki handel, no coś zyskamy, coś stracimy. Trzeba tutaj dość rozsądnie podchodzić do zarządzania surowcami. Poza postaciami niezależnymi możemy też spotkać wrogów, zarówno nieprzyjaznych nam najemników, jak i potwory. No, potwory to jest inny temat. Przejdźmy może do samych najemników. Jak już wspomniałem, Czarnobylite stara się być troszeczkę skradanką. Sama rozgrywka w nim nie jest szybka. Nie jest to dynamiczna wymiana ognia, raczej warto tutaj się skradać i powoli ogłuszać naszych przeciwników. Właśnie jest tutaj też dodana dość ciekawa mechanika. Jako że nie jesteśmy
zatwardziałym w bojach żołnierzem, który zabił już tysiące wrogów. Każde zabicie przeciwnika wpływa na naszą psychikę. Nasza psychika się obniża przez to. Jeżeli spadnie do zera, zacznie nam zadawać fizyczne obrażenia. No, co wiadomo, doprowadzi do śmierci. W ogóle sama mechanika śmierci to tutaj jest coś zajebistego, ale o tym może też za chwileczkę. Także jeżeli chodzi o pokonywanie wrogów, o ich eliminowanie, najlepiej jest robić to w sposób, który ich nie uśmierci. Dosyć szybko od jednego z naszych towarzyszy możemy nauczyć się umiejętności ogłuszanie. Wtedy będziemy po kolei eliminować wrogów, nie tracąc przy tym sanity, co jest dość istotne. Także jeżeli nastawiacie się na FPS-a i Full Rambo, to też nie jest gra dla was. Tutaj raczej liczy się finezja, chociaż akurat biorąc pod uwagę to, co widzimy na ekranie z finezją, to nie ma za wiele wspólnego. Ale przemilczmy ten fakt. Finezja, planowanie i dość powolne, mozolne przemierzanie mapy. Na szczęście to się nie nudzi. Powiem wam, że klimat w tej grze jest na tyle mocny, że naprawdę nie miałem momentu, nawet podróżując kilka minut po mapie, żeby mi się to znudziło. Cały czas gdzieś tam jest jakieś poczucie zaszczucia. Zobaczymy, jak reaguje. Cały czas jest wrażenie, że ktoś siedzi wam na plecach i ma zamiar się dobrać do waszego dupska. No co za kutafon. Jeśli chodzi o potwory zaś, posłużymy się tutaj moim strumykiem sprzed niedawna. Potwory mają bardzo upierdliwą możliwość korzystania z portali, także równie dobrze mogą się bez najmniejszego problemu pojawić bezpośrednio przed nami, co... A tak dochodzi na to, że może się pojawić gdziekolwiek. No właśnie, tak jak powiedziałem, może pojawić się gdziekolwiek i może nas dość mocno zaskoczyć. Także jeśli chodzi o potwory, też mamy możliwość zmniejszenia ich liczebności. Na przykład tutaj. Dzięki odpowiednim budynkom rozstawionym w zonie. A ten skąd? Co do naszej bazy. Wspominałem tutaj, że możemy naszą bazę rozbudowywać, że musimy zbierać surowce, żeby rozbudować naszą bazę. I jak najbardziej tak. Od podstawowych rzeczy, pseudo ogrodów, w którym możemy hodować grzyby, jedzenie i zioła, dzięki czemu nasza baza się stanie po części samowystarczalna, albo chociaż będzie zapewniać w miarę na tyle surowców, że nie będziemy musieli kłaść aż tak dużego nacisku na zbieractwo. Tutaj na wszelkie stanowiska warsztatowe, dzięki którym będziemy mogli wytwarzać różnego rodzaju bronie, pancerze, czy też ich ulepszenia. Tak samo stanowiska chemiczne, czy też zwykła kuchenka, która jest bardzo przydatnym elementem bazy. Na szczęście kuchenkę możemy też zbudować spokojnie sobie w samej zonie podczas misji. Dzięki niej możemy wytwarzać zupki, które leczą nasze sanity, czy też nasze zdrowie. Na razie mam tutaj tylko dwóch kompanów w bazie. Maksymalnie można zebrać 5-osobową drużynę. Każdego z nich możemy wyposażyć, żeby sobie ciut lepiej radził podczas misji. No, czego ждём, партнёр?
Także po misji oni mogą zaoferować swoje usługi. Nie możemy tak zrobić na początku dnia, tylko pod koniec dnia, kiedy już zakończymy misję, możemy od nich wyszkolić się w różnych umiejętnościach. To do samych misji. No niestety podczas wykonywania misji oni nas nie wspomagają. Każdego dnia pojawia się kilka misji o różnym stopniu trudności. Jak widzicie, każdy z bohaterów ma różne szanse powodzenia danej misji. Wybieramy misję, wybieramy najemnika, który na nią ma się udać. Dajmy mu coś, gdzie ma trochę więcej szans powodzenia. No i sami też wybieramy się na misję. No u nas wiadomo, nie ma szans powodzenia podanych, ponieważ no to my decydujemy o tym, czy to się nam uda, czy nie. Po każdej z misji musimy zadbać o to, żeby nasi towarzysze mieli co włożyć do gęby, żeby mieli gdzie się kimnąć. Mamy dość podstawowe wskaźniki, statystyki, bazy, takie jak komfort życia, zasilanie, jakość powietrza, promieniowanie czy miejsca do spania. Musimy pilnować, aby te statystyki były na zielonym poziomie, ponieważ ich wejście w czerwoną strefę sprawi, że no, negatywnie się odbije to na naszych towarzyszach, przez co automatycznie będą znacznie mniej efektywni podczas misji. Tak samo wspomniałem trochę wcześniej też o mechanice śmierci. Śmierć generalnie tutaj nie jest rzeczą ostateczną. Jeżeli zginiemy, mamy szansę wpłynąć na przeszłość, wymazać niektóre z naszych wspomnień, wymazać pewne nasze błędne decyzje, je poprawić, co dość ciekawie urozmaica rozgrywkę. Dodatkowo nasze wybory się liczą. Jasne, słyszeliśmy to w każdej grze, ale tutaj faktycznie nasz wpływ na samą zonę, jak i na wydarzenia w niej jest dość spory. I właśnie tutaj też małe nawiązanie do tej mechaniki, o której wspomniałem wcześniej, o mechanice śmierci. Jesteśmy w stanie niektóre nasze wybory poprzez śmierć naprawić czy poprawić. Powiem wam, że pomysł sam w sobie jest dość ciekawy. Nie miałem okazji jeszcze go przetestować, nie miałem okazji go spróbować. Generalnie tutaj jest cała nasza mapa strefy wykluczenia. Jak widzicie, mamy kilka jakby różnych lokacji. Każde nasze pojawienie się w lokacji w jakiś sposób na nią wpływa, w jakiś sposób ona zostanie zmieniona, czy też zwiększą się siły najemników, czy też będzie więcej potworów, więcej promieniowania. Oczywiście, jak już wspomniałem, możemy temu zapobiec, budując w każdej z tych stref odpowiednie urządzenia, które czy zmniejszą napromieniowanie, czy częstotliwość pojawiania się potworów, więc gra ma całkiem sporo mechanik, całkiem sporo ciekawych mechanik. Myślę, że jej największym błędem jest to, że stara się być wszystkim. Stara się być po części FPS-em, po części survivalem, skradanką, trochę menadżerem życia w bazie, trochę horrorem, survivalem, nie wiem, czy już mówiłem survivalem. Tak jak wspominałem, jeżeli liczycie na szybką, dynamiczną rozgrywkę, no to nie. To nie tędy droga. Tutaj rozgrywka jest dość wolna, dość... Może niespokojna. Spokojna byłoby zdecydowanie złym słowem. Ale stonowana.
Tak, stonowana to chyba będzie właściwe słowo. Niestety, jak już wspomniałem, próbując być tym wszystkim, gra tak do końca nie jest żadnym z tych gatunków. Nie najgorzej sobie radzi z tym wszystkim, ale wszystkie jej mechaniki są dość mocno spłycone i nie możemy tutaj mówić o typowo jednej konkretnej nazwie dla tej gry. Gdzieś nawet widziałem, że ktoś to podciągnął pod RPGa. No nie, no oczywiście, że nie jest to w żadnym wypadku RPG. Widzieliście portal, gdzieś tam łazi jakaś menda, potwór. Mimo wszystko samą grę uważam za produkt dość dobry. Słyszałem, że rodził się w wielkich bólach i na początku było sporo niedociągnięć, sporo potknięć. Na chwilę obecną uważam, że jest to produkt skończony. Jest to produkt, w który warto zagrać, zwłaszcza jeżeli gdzieś uda wam się to złapać na jakiejś promce za niecałą stówkę. Warto przysiąść i poświęcić kilka godzinek na Czarnobylitę. Wspominałem na którejś ze swoich newsów, że w tym roku ma się pojawić Stalker. Uważam, że jest to idealny tytuł, żeby troszeczkę na niego poczekać, żeby móc zabić troszeczkę czasu i czuć się na nowo w strefę wykluczenia, w zonę. Czy fabuła? No nie przeszedłem jeszcze całej gry, więc ciężko mi się tutaj wypowiadać o fabule. Na ile jest to silny element tej gry, na ile jest ona dobra, ale jeśli chodzi o klimat, tutaj jestem naprawdę w pełni zadowolony. Oczywiście wiadomo, że są to tylko i wyłącznie moje czysto subiektywne odczucia. Nie ukrywam, że jestem fanem tego rodzaju gier, tego rodzaju klimatu. I zdecydowanie to do mnie przemawia. Czy poleciłbym Czarnobylitę? Wiecie co? Myślę, że tak. Jestem w stanie polecić to, jeżeli ta gra będzie na promocji. Ktoś lubi tego rodzaju właśnie klimaty, ktoś lubił przeszukiwać zonę, zwiedzać zonę bez nastawiania się na jakieś bardzo silne elementy tutaj strzelanki. Będzie to jak najbardziej gra dla niego. O, tutaj jest moja kuchenka, którą postawiłem właśnie. Może się przebiegniemy tylko na szybko, jeszcze tylko wam pokażę. A już na pewno jest to zajebisty tytuł, jeżeli wyczekujecie na Stalkera, jeżeli chcecie na nowo poczuć ten klimat, a nie wracać do pierwszych Stalkerów, no które, no nie ukrywajmy, już troszeczkę się zestarzały. Jeżeli nie jesteście przekonani, jeżeli nie jesteście pewni, czy to jest faktycznie dla was gra, zapraszam do obejrzenia któregoś z moich strumyków. Są one na
YouTubie dostępne. Jest tam pełen gameplay. Możecie sobie obejrzeć, jak to wygląda w trakcie gry, jak to się gra i z czym to się je. Tutaj jest jedno z urządzeń, które postawiłem, które zmniejsza radiację, dzięki czemu mogę się dostać w obszary, do których nie mogłem wejść wcześniej. No i co, w sumie to chyba tyle. Chciałem na krótko opisać, a wyszedł prawie półgodzinny materiał. Także jeżeli uda mi się wpaść na coś ciekawego, z pewnością nie omieszkam o tym wspomnieć. I widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia.